Wszystkie osoby, które nie widziały jeszcze poprzedniej części filmu z Wygonina, zachęcam do kliknięcia zakładki, która w tym momencie wyświetla Wam się w prawym górnym rogu ekranu. Natomiast tych, którzy są na bieżąco, serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. A co dla Was przygotowałem? Zobaczcie sami. I wraca do wody. Piękna, nie? Kurna, tylko przewieźnik zestaw i jazda. Jedzie. Pięknie. Druga noc na Wygoninie przebiegła identycznie jak poprzednia, czyli nie wydarzyło się kompletnie nic. Już myślałem, że porządnie się wyśpimy, ale karpie miały wobec nas nieco inne plany. Około godziny 7 rano ze snu wybudza nas bardzo silny odjazd, tym razem na kiju Martyny. Szybka, zorganizowana akcja. Podbiegamy do wędki, pakujemy się w ponton i płyniemy po rybę. Dobra, wchodź. Na front. Przy okazji przepraszam Was najmocniej za ten nieprzyjemny dźwięk, który wydobywa się z kołowrotka. Na poprzedniej zasiadce mieliśmy mały wypadek, podczas którego wszystkie nasze wędki wraz z kołowrotkami wpadły do wody. Jeśli chcecie zobaczyć, co dokładnie się wydarzyło, to kliknijcie w odnośnik, który wyświetla Wam się w prawym górnym rogu ekranu. Ja obiecuję, że kręcioły zostaną porządnie nasmarowane przed kolejnym sezonem, a tymczasem wracamy z powrotem do holu Martyny. Pierdolę, kołowrotek jest kurwa tak głośny, że... Nawijaj. Nie wiem, czy hamulec jest nieprzykręcony na beton też. Nie, chyba nie. Też taka dycha chyba. O, jaki ładny, takie łuski ma ładne. O kurde, ale ja pierniczę.
No i one są takie silne, bo tu mają gdzie uciekać. Tu jest pewnie 7 metrów w tym miejscu. O, dobrze, już się męczy. Ale on już jest na wymęczeniu, więc mówię ci. O. Dobrze, że łyknął powietrza. Jest. Taki dla ciebie idealny. No moi drodzy, chcielibyśmy zaprezentować wam naszą dzisiejszą pobudkę. Karp w granicach 9 kg na zestawie Martyny. Martyna, tak jak wspomniałem, wchodzi do gry. No co mnie nie zdziwiło, to, że wędka skrajnie lewa Martyny zagrała. Czyli moja teoria się cały czas sprawdza, że ryba jest zgrupowana no, w lewej części naszego stanowiska. I co ciekawe, powiedziano mi, że na wygoninie brania w nocy są rzadkością. Póki co, szczerze mówiąc, sprawdza się ta teoria. Bo branie nastąpiło o godzinie 7 rano. Także same brania w dzień dla nas są czymś perfekcyjnym. No bo jednak wiecie, nagrywanie w ciągu dnia, a w nocy to są dwie różne sprawy. Także nie musimy w żaden sposób tych rybek jakoś męczyć. One są od razu pyk, fotografowane, szybka sesyjka i wracają do wody. Także sami zobaczcie, no ryba piękna, sceneria też piękna na tle przystani, więc Martyna wchodzi do gry takim karpiem w granicach 9 kg, idealne na rozpoczęcie. Dobra, nie męczymy ryby i Martyny standardowo, wypuszczamy sesyjka zdjęciowa i lecimy po kolejną. Tak? Tak. Okej. Okay. Jak grzeczny był, czyli jednak wymęczony po holu. No. Bo myśleliśmy, że będzie szalał, a jest, no, dzidziuś, super. No, także widzimy się i słyszymy się, mam nadzieję, że przy kolejnym odjeździe, bo ten pojechał jak zły. Więc naprawdę te odjazdy na wygoninie są super, a hole, naprawdę, coś pięknego. Ryba, jak widzicie, nieduża, a na pontonie spędziliśmy dobre 10 minut. Tyle naszej gadki, kończymy sesyjka i widzimy się później. Cięcie. Kurna, tylko przywieźliśmy zestaw i jazda. Jedzie. Pora na anegdotkę na świeżo. Przez noc mieliśmy mały problem i nasza łódka wywiozła trochę za daleko ten zestaw. Na głębokość 2,8-2,5 metra mniej więcej. Tak jak widzicie te trzciny przy pomoście.
Gdzieś ona tam nam wywiozła zestaw. Postanowiłem, że nie będę tego przewoził i dosłownie godzinkę temu stwierdziłem, że to czas, żeby jednak przewieźć to miejsce docelowe, głębokość 4,5 metra, czyli przed tym pomostem, i mamy od razu efekt. Także czasami jedna przewózka robi niesamowitą robotę. Zaraz przewiozę również nasz skrajnie lewy kij i przytulę się trochę do tej plaży, bo tam ta ryba jest ewidentnie zgrupowana. Ja cały czas widzę w tej części zbiornika spławy. Dobra, nie będę przynudzał wam tutaj, płynę po rybkę, a wy standardowo. Kciukasy. Oby się udało. Come on! Z rybą, którą za chwilę wam zaprezentuję, jest ciekawa historia, ponieważ w dniu wczorajszym troszeczkę nam się źle wywiozło, że tak powiem. Wywieźliśmy na zbyt płytką wodę w granicach 2,5 metra. Postanowiłem, że jeżeli zostawimy ten zestaw, jeżeli miśki zbierają w tym rejonie, to i tak powinny natknąć się na nas zestaw, ale tak nie było, więc rano na spokojnie po śniadanku jakoś mnie tak tknęło, żeby jednak pójść i przewieźć ten zestaw. Przysięgam wam, godzinka z zegarkiem w ręku i mamy kolejną rybę z tego samego miejsca. Cały czas jeździ nam praktycznie jedna wędka i tak czy siak jest to cały czas lewa strona naszego stanowiska. Tamta ryba jest zgrupowana, ale koniec mojej gadki. Prezentuję wam kolejną zdobycz z wygonina. Mam nadzieję, że się uda ją podnieść i zaprezentować. Oto on. Około 9 kg szczęścia. Naprawdę, mimo że łowimy w zasadzie takie średniaki z wygonina, ja jestem przeszczęśliwy. Nie musimy łowić tych koni. Spokojnie, może jeszcze jakiś podejdzie, ale naprawdę, zależało nam na tym, żeby być produktywnym. To jest nasza pierwsza zasiadka na wygoninie, także jesteśmy na maksa spełnieni. Jeżeli wytrwacie do końca tego materiału, to oczywiście podzielę się z wami taktyką, pokażę wam, co dokładnie ląduje do łódki, co zakładamy na włos. Wszystko na spokojnie na koniec wam pokażę. No i oczywiście miejscówki jeszcze przeanalizujemy. Także wytrwajcie do końca i czekamy na kolejne branie. Trzymajcie się. Jak mogliście zauważyć, ryba była przeciętnych rozmiarów, ale nasza walka na pontonie była niezwykle zacięta. Zresztą widzieliście to wszystko na przebitkach z drona oraz kamery sportowej. Po tym jak zwróciliśmy jej wolność, złapała mnie chwila zadumy. Zdałem sobie sprawę z tego, że całkiem nieźle wykorzystaliśmy warunki, jakie panowały nad wodą. Ryba była zgrupowana w tej części zbiornika i miejsca, w których widzieliśmy ich obecność w postaci spławów na wodzie, okazały się być najbardziej produktywne. Na dnie nie było żadnych charakterystycznych dołków, górek czy też twardych wyjedzonych placy. Po prostu wywieźliśmy swoje zestawy tam, gdzie widzieliśmy ryby. Nasza zasiadka na wygonienie już na ten moment była idealnym przykładem na to, że obserwacja wody w niektórych przypadkach jest dużo ważniejsza niż odczyt naszej echosondy. Po tym popołudniowym braniu nagle zmieniła się pogoda i do późnego wieczora cały czas padał deszcz. Szczerze mówiąc, to uwielbiam deszczową pogodę na rybach. To dopełnia klimat prawdziwej karpiowej zasiadki.
a krople deszczu uderzające w powłokę namiotu to prawdziwy miód dla moich uszu. Ten rodzaj muzyki wprowadza mnie w lekko nostalgiczny stan, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Niestety karpiom ta zmiana pogody nie przypadła do gustu i przestały one być aktywne. W momencie, kiedy wspólnie z Martyną przygotowywaliśmy się do spania, nagle stała się rzecz, której absolutnie się nie spodziewaliśmy. Czyli pierwsze nocne branie z wygonina. Zobaczcie, jak bardzo nam się zmieniła pogoda. Myślałem, że ryba wypłynęła z zatoki, co by było bardzo prawdopodobne. Ale jednak nie. Ale tym razem branie spod pomostu tutaj, a nie na skraju tutaj przystani. Aczkolwiek zobaczcie, jak poszedł w lewą stronę. Okej, karp się zmęczył. Spróbujemy go teraz podebrać delikatnie. No nie jest to też duża ryba. Nie będę wam już pokazywał tak szczegółowo, jak wyglądał ten hol, bo i tak prawie nic nie było widać. Ale fragment, który zobaczycie za chwilę, dokładnie potwierdza, że ja jednak mam jakiegoś fisia na punkcie deszczu. Siedzisz. O kurde, ale było blisko, ale wyskoczył. Siedzi. Ale mały jest. Ale jest. Branie tej ryby było dla nas dość dużym zaskoczeniem. Byłem przekonany, że ryba się rozproszyła, nie ma już jej zatoce, a jednak jest. Co prawda topowa miejscówka ucichła i teraz mieliśmy branie z tutaj bardziej prawej strony w przystani. No i fajnie, hol się nagrał, mam nadzieję, że coś z niego widzieliście. I przy okazji chciałem się was zapytać, czy wy też macie zaburzoną percepcję w nocy i wydaje wam się, że podbieracie, nie wiem, taką siódemkę, ósemkę, a nagle na macie okazuje się, że ma dużo więcej? Tak właśnie jest w przypadku tej ryby. Trzynasteczka na wieczór, jak znalazł. Naprawdę piękna ryba, może nie walczyła jakoś tak wybitnie. Myślałem, że jest sporo mniejsza, ale bardzo się z niej cieszę, naprawdę. Przy okazji mam jeszcze do was pytanie numer 2, tak mi się przypomniało. Czy wy też kochacie taką pogodę, jaką mamy teraz tle? Ja po prostu uwielbiam, jak pada deszcz. Uwielbiam holować podczas deszczu. Lubię być przemoknięty, no nie wiem, czy... Musicie mi odpowiedzieć, czy to ja jestem taki p***nięty, czy my karpiarze po prostu tak mamy, bo już nie wiem. Więc dajcie znać w komentarzu, a teraz delektujcie się razem ze mną tą piękną trzynasteczką. Naprawdę. Super, jestem zadowolony. Uważam, że ta zasiadka na wygoninie jest dla nas fantastyczna. Tamta strona jeziora zupełnie nie łowi. Po tej stronie troszeczkę ta ryba fakt faktem jest, ale większość ryby znajduje się w okolicach plaży. No i oczywiście przystani, jak widać. Także szybka prezentacja. Nawet chyba nie będziemy jej robić zdjęć, chociaż może jedno takie pamiątkowe machniemy na przyszłość. I ją wypuszczamy. Szybko wywozimy. Muszę zaraz jeszcze podpłynąć do przystani po łódkę, bo aż nam się rozładowały akumulatory. Tyle było wywózek. Więc o, lecę po łódkę, przewozimy wszystkie kije. I koniec mojego gadania. No, trzymajcie się, na razie. Pozostała część nocy przebiegła bardzo spokojnie. W zasadzie to nie wydarzyło się nic specjalnego. Wczesnym rankiem, około godziny 6 rano, natomiast usłyszeliśmy kilka popikiwań na wędce Martyny. Ale nie miałem sumienia, by wyciągać jej do takiego leszczowego brania. Bez pośpiechu wyszedłem z namiotu i pomalutku zacząłem zwijać jej wędkę. Szło to bardzo topornie, więc przekonany byłem, że leszcz zaczepił się o kępę ziela, którego naprawdę nie brakuje po przeciwległej stronie zbiornika.
Możecie sobie wyobrazić, jakie było moje zdziwienie, jak po 150 metrach zwijania zestawu okazało się, że na samym końcu znajduje się karp. I to całkiem ładny karp, którego za chwilę wspólnie z Martyną Wam zaprezentujemy. Kochani, rozpoczynamy nowy dzień i nowe ryby na naszym koncie. Z tym kajtusiem, zaraz Wam tak na szybko opowiem krótką historię. Branie skoro świt, pojedyncze trzy piknięcia, ja załamany. Spojrzałem z Martyną na centralkę, zmrużyłem jedno oko. Po dwóch minutach słyszę trzy kolejne piknięcia, więc wiedziałem, że to jest moment, w którym trzeba wyjść do tego brania. I byłem święcie przekonany, że ciągnę ze 150 metrów leszcza. Czułem, że idzie po kępie zielicha, bo takie było specyficzne. No takie, tak jakby szedł karp po zaczepie. I nie wyobrażacie sobie, jakie zdziwienie było moje, jak zobaczyłem, że mamy pięknego karpia. Doholowałem go do samiutkiego brzegu, podebrałem go i teraz Wam go zaprezentuję. Mam nadzieję, no troszeczkę nam szaleje, ale mam nadzieję, że zaraz się uspokoi i będziemy... Oj ty, kajtuś. No strasznie jest zły. Jak widzicie, pianę naprodukował. Normalnie jakbyśmy tutaj Ludwikiem to wszystko polali. Wiecie, w przypadku takich mat trzeba być bardzo ostrożnym. Bo jeden fałszywy ruch i może stać się nieszczęście. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie asekurować rybę. I w momencie, kiedy szaleje, przytulamy ją mocno do brzucha, żeby broń Boże gdzieś nam tutaj nie wyskoczyła poza obręb maty. Historia o karpiu, który miał być leszczem. No i jeszcze chciałbym dodać, że branie było z wędki Martyny. Także, abyście mnie nie hejtowali w internecie, proszę ją teraz, żeby podeszła do mnie i zaprezentowała rybkę razem ze mną. No bo ja jestem tego zdania, że czyja wędka to jest świętość. Czyja wędka tego ryba. Także karp, który miał być leszczem, waga 14 kg. Także jak na tą chwilę, druga pod względem wielkości ryba naszej zasiadki. Buziaczek. I wraca do wody. Piękna, nie? Super, no wygonin nas obdarował przepięknymi rybami. Był dla nas bardzo hojny. I jeszcze jedną nockę mamy przed sobą i cały dzień. Także może się naprawdę dużo zmienić. Pogoda znowu się zmieniła o 180 stopni. Mamy bardzo słoneczną pogodę. Miejmy nadzieję, że karpie ruszą z zatoki i będą dalej pobierały nasze przynęty. Dobra, jak widzicie, karp ma dosyć. Zrobimy dwa zdjęcia i go wypuszczamy, bo zrobiło się naprawdę ciepło. Trzymajcie się. Gdy nad wygoninem ponownie pojawiły się promienie słońca, sięgnąłem po lornetkę i po kilkunastu minutach obserwacji wody wiedziałem, że jest dobrze. Zacząłem widzieć pojedyncze spławy w okolicach naszych zestawów, więc wszystko wskazywało na to, że ryba wróciła i wypracowanie przez nas jeszcze jakiegoś brania w ciągu dnia było całkiem prawdopodobne. Dwie godziny od wypuszczenia naszej wspólnej ryby w końcu odezwała się moja prawa wędka. Była ona wtedy wywieziona w okolice plaży. Branie trochę niemrawe, ale hol, zwłaszcza w końcowej fazie, był naprawdę emocjonujący. Zresztą znowu za dużo gadam.
Sami zobaczcie, jak było. Cały gameplan podczas tych wygoniskich holi przebiega doskonale. Ciężarek za każdym razem jest wypięty. Dbam o to, by był on osadzony możliwie jak najlżej, żeby umożliwić mi i rybie jak najprzyjemniejszy hol. No nie chcę zapeszać, ale na razie mamy całkiem niezłą skuteczność, jeżeli chodzi o wyciągnięte ryby. Mam nadzieję, że również będzie tak też w tym przypadku. No ładny jest. Taki z 12 plus. Zaczepił się o zielicho. Ta ładna ryba jest. Nie mogę jej stracić. Pięknie. Come on. Piękna ryba. Myślę, że 15 plus. Piękny fisz. Come on. Mhm. Czyli jakieś 15,5? Ile? No 15,5. Myślę, że około 16 nawet. No i co ja mam wam więcej powiedzieć? Już pewnie to moje gadanie z rybami stało się dla was nudne, ale gwarantuję wam, poczekajcie do samego końca tego filmu, zdradzimy wam pewną taktykę, która okazała się skuteczna, tak jak wam wcześniej wspominałem. A tymczasem mam dla was do zaprezentowania kolejną piękną rybę. Waga 15,5-16, coś takiego, także mamy trzy naprawdę piękne ryby, jeżeli chodzi o wagę z wygonina, ale ten zawodnik fenomenalnie walczy. Udało mi się nagrać część holu na GoPro. Naprawdę coś wspaniałego. Ja nie wierzę, co się tutaj dzieje na tym wygoninie. Ja myślałem, że wrócimy albo o blanku, albo z jedną rybą, a my teraz na swoim koncie mamy chyba, nie wiem, 7 czy 8 ryb. Puff. Mózg rozjebany. No cóż, nie pozostało mi nic innego, jak zaprezentować wam tego, to monstrum. O Jezu, kurna, nie mam siły, nie? No ale cóż, trzeba zacisnąć zęby i go podnieść. Pfa!
16, no powiedzmy naciągane 16 kilo szczęścia. Zważymy jeszcze ten worek z ciekawości. Waga z workiem pokazała 18 kilo. Jestem przeszczęśliwy. Ryby codziennie współpracują. Każdy dzień, każdy poszczególny dzień daje nam ryby. Jest petarda, ale nie mam już siły, także kładę go. Robimy zdjęcia i wypuszczamy. Jest pięknie. Jest pięknie. Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Przy okazji chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli decydujecie się na dość daleką wywózkę i przykładowo wpadacie na pomysł, że będziecie ściągali rybę do brzegu, to pamiętajcie, że po drodze czekają Was tego typu niespodzianki. Ja osobiście nie decyduję się na hol do brzegów, po każdą rybę wypływamy i sugeruję Wam robić to samo, no bo po co mamy tracić piękną rybę na przykład przez taką głupią kępę zielika. Zgodnie z obietnicą teraz przejdziemy do tej technicznej części filmu, którą postaram się podzielić na trzy części. Będą one na pewno bardzo króciutkie. Pierwsza część, kilka słów o przyponach, kilka słów o nęceniu oraz o miejscówkach. Więc od razu przejdźmy do rzeczy, żeby Was za bardzo nie zanudzić. Pierwszy temat, przypony. Łowiłem na swój standardowy przypon, który stosuję od kilku zasiadek i w zasadzie go nie zmieniam. Jest to klasyczny odcinek fluorokarbonu. Dirik, klasyczny dirik, co Wam będę mówił, na sztywniaku. Tutaj, widzicie, zamocowałem pojedynczego loftersa 14 mm. Wcześniej stosowałem troszeczkę większy kaliber 18, ale gdy zszedłem jeszcze z tej wielkości, zanotowaliśmy, że efekty są jeszcze lepsze. Także pełen minimalizm, przypon numer 1. O, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, przy okazji, żebym nie zapomniał. Haczyk, który stosowałem, jest to Carpras Predator, rozmiar 4. No, muszę przyznać, że nie zawiódł nas na tej zasiadce. Naprawdę dobrze się sprawdzał, dobrze zapinał ryby, pewnie trzymał je.
Mieliśmy tylko jedną spinkę, która miała miejsce chwilę po zacięciu, także po prostu zakładam, że karp jakoś kiepsko się wpiął i to była główna przyczyna tej spinki. A teraz pokażę Wam drugi przypon, który był w zasadzie chyba jeszcze bardziej skuteczny od tego. Od razu uprzedzam Was, nie zwracajcie uwagi na długość tego przyponu. To jest taki, powiedzmy, przykładowy przypon, który wyciągnąłem z piórnika. No, raczej nie planowałem go używać, bo wyszedł mi trochę za krótki. Aczkolwiek zasada działania jest taka sama. Zobaczcie. Identyczny przypon, tylko inna przynęta. Tutaj postawiliśmy na orzeszek tygrysi podpięty małym popkiem. Popek w rozmiarze 8 mm. Fajnie zbalansowane, fajnie się to prezentuje na dnie. I karpie na to brały po prostu jak oszalałe. Także to są dwa przypony, które okazały się mega skuteczne, na które mieliśmy piękne ryby z wygonina. A teraz przejdźmy do tematu drugiego, czyli tematu nęcenia. Pokażę Wam, jak dokładnie zasypywaliśmy miejscówki. Można powiedzieć, że wszystkie kije traktowaliśmy praktycznie identycznie. A więc do dzieła. Przede wszystkim umieszczaliśmy na początku w komorze nasz przypon. Bez żadnej PV-ki. Na początku nawet próbowaliśmy jakieś mikro PV-ki robić, ale koniec końców później od tego odeszliśmy. I teraz tak. Zobaczcie. Braliśmy taką łopatkę orzeszka. Nie więcej, nie mniej. To jest bardzo ważne. To jest po prostu idealnie wyważona ilość. I zasypywaliśmy ją przez całą długość komory. Dokładnie tak to się prezentowało. Do drugiej natomiast komory. A, przepraszam, zapomniałem o jeszcze jednym składniku. Do tej samej komory, gdzie był orzeszek, braliśmy garść kulek Biomarina w takiej formie, poczopowanej już, i wsypywaliśmy również do tej samej komory, gdzie był orzeszek. Nie mieszałem tego, tylko po prostu orzeszek, kuleczki. Komorę numer jeden mamy odhaczoną. Natomiast do drugiej komory wszedł taki tajny składnik, bo już nam się skończyła praktycznie. Konopia, ugotowana przez nas, ona troszeczkę zakisła, ale karpią ewidentnie zasmakowała i po prostu taką, nawet bym powiedział, czubatą łopatkę dawaliśmy bezpośrednio do drugiej komory. Zobaczcie, jak ja ją tutaj wyłożę do tej naszej drugiej komory. Ona pozostawia taki śluz, taką maść. Ona fajnie nam się tutaj zglucciła. Nie wiem, czy będziecie to widzieli. No ale jest taka lekko już skiśnięta. I tą drugą komorę wypełniliśmy właśnie tą konopią. I to była cała filozofia. Tak wypełnione dwie komory lądowały na każdy zestaw. Uważam, że to jest optimum. Nie ma co sypać za dużo. Nawet jak rozmawiałem tutaj z Dawidem, który świetnie połapał, będąc na przystani, na urlopie. Słuchajcie, to jest ewenement. Chyba wspominałem Wam na samym początku tego filmu. On łowił po 3-4 godziny dziennie i złowił dwie dwudziestki, siedemnastkę i jeszcze jakieś, w cudzysłowie, małe ryby rzędu tam 12-10 chyba kilogramów. Także rozbił bank i właśnie nęcił bardzo delikatnie i stosował bardzo, bardzo delikatne przynęty. Ja poniekąd wziąłem sobie do serca to, co on mi mówił, czyli właśnie delikatne nęcenie, spróbować zlokalizować ryby, podstawić im pod pysk. No ta taktyka się sprawdziła doskonale, także dzięki, David, za wskazówki, naprawdę się sprawdziły. I chyba w temacie nęcenia to tyle. Przejdźmy teraz płynnym przejściem do tematu ostatniego, czyli do miejscówek. W temacie miejscówek tak naprawdę nie odkryję żadnej Ameryki. Wywoziliśmy tam, dokładnie tam, gdzie widzieliśmy karpie. I po prostu może opiszę Wam trzy miejsca, które płaciły nam najczęściej rybami. Pierwsze miejsce, które było topowe, jest to główny pomost przystani z tą taką altanką. Tam podwoziłem się stosunkowo blisko drugiego brzegu, mniej więcej 30-40 metrów od tego pomostu. Tam mieliśmy głębokość około 4,5 metra i stamtąd mieliśmy zdecydowanie najwięcej brań. Druga miejscówka, która była równie skuteczna, jest oddalona stosunkowo niedaleko od tej topowej miejscówki, o której mówiłem przed chwilą. Pomost praktycznie vis-a-vis nas,
vis-a-vis, taki mały pomościk, z którego już na samym początku wyjazdu widzieliśmy ryby i tam lokowaliśmy swój zestaw. Analogiczna sytuacja, 30-40 metrów od tego pomostu, głębokość bardzo podobna, około 4,5 do 5 metrów i to się okazał również strzał w dziesiątkę, mieliśmy fajne ryby z tej miejscówki. A trzecie miejsce to już jest zestaw Martyny, bardzo podobna historia, po prostu przesuwamy się dalej w prawo i też vis-a-vis naszego stanowiska przy tamtym brzegu, podobna głębokość, podobna miejscówka i też mieliśmy strzały z tego miejsca, także ewidentnie ryba chodziła brzegami. Tutaj jak kładliśmy już bardziej w prawą stronę, czy na środku wody, czy nawet jedną wędkę, my mamy takiego szperacza, którego postawiliśmy tutaj przy trzcinowisku. No pustynia, totalna kaplica. Ryba zupełnie nie odwiedza tych miejsc. Zresztą ta strona zbiornika ma naprawdę bardzo przeciętne efekty. Natomiast ta radzi sobie naprawdę całkiem fajnie. Więc ewidentnie widać, że ryba się trzyma tutaj po prostu tych partii zbiornika. My trafiliśmy całkiem fajnie ze stanowiskiem. Ryby były w obrębie naszego stanowiska i dlatego tak super połowiliśmy. Tak uważam. Zauważyłem taką zależność, że tutaj na wygoninie, jeżeli ryba nie bierze przez te, nie wiem, kilkanaście godzin, powiedzmy, że nawet te 24 godziny, przewieź ten zestaw, spróbuj go położyć jeszcze raz. My mieliśmy taką historię, że wywiozłem kawałeczek za daleko, zresztą mówiłem wam to na filmie. Czekaliśmy kilkanaście godzin, nie było nic. Zdecydowałem się na przewózkę, postawiłem już wtedy precyzyjnie, z godzina czasu z zegarkiem w ręku i od razu strzał. Także nie bójcie się tych przewózek. W ciągu dnia ewidentnie te ryby pobierają pokarm. W nocy, no, jest coś w tym, że ta ryba jest mniej aktywna w nocy, jeżeli chodzi o pobieranie pokarmu, bo my mieliśmy praktycznie chyba wszystkie ryby w ciągu dnia. Więc coś w tym jest. Ja jestem jakby z perspektywy youtubera bardzo zadowolony, no bo nagrywanie w ciągu dnia, no to jest coś, co kocham, a rzadko się to zdarza na łowiskach. Zazwyczaj to jest tak, że te ryby biorą, nie wiem, o 3, 4, 5, 6 rano, a tutaj pozwalały nam się wyspać. Godzina 10 na przykład odjazd, 14, 16, 18 to były takie godziny, w których najbardziej one były aktywne. Także sami widzicie, że w naszym łowieniu tutaj nie było żadnej filozofii. Wstrzeliliśmy się całkiem dobrze, ryby były w tej części zbiornika. Lewa strona zbiornika nie łowi, prawa strona zbiornika łowi. My się jeszcze załapaliśmy na tą część, w której ta ryba była zgrupowana. Kładliśmy zestawy pod pyski rybom i one po prostu pobierały. Także nie było tutaj żadnej jakiejś tam super wybitnej taktyki. Po prostu znaleźliśmy się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Nasza przygoda na wygoninie pomału dobiega końca. Chyba nie muszę wam mówić, że ostatnia noc przebiegła tak samo jak pozostałe. Czyli była cisza jak makiem zasiał. Jeszcze przed chwilą mówiłem wam, że uwielbiam deszczową pogodę, gdy jesteśmy na rybach. Jest jednak pewien wyjątek od tej reguły i brzmi on pakowanie na mokro. Muszę wam powiedzieć, że dawno nie pamiętam, kiedy ostatni raz pakowaliśmy się na mokro. Cały czas nam chudziło to jakoś płazem i w dzień pakowania mieliśmy zawsze słoneczną, piękną pogodę. No, dzisiaj tak się nie dzieje. Od 4 rano leje niemiłosiernie, także w końcu przyszedł czas i na nas. Pakowanie na mokro, to co karpiarze lubią oczywiście najbardziej. No ale nie o tym. Jak wiecie, czas na wygonienie pomału dobiega końca. Przez ostatnią dobę, cała noc i wczorajszy dzień, no nie mieliśmy praktycznie żadnego kontaktu z rybą. Tak jest do teraz, ale to nie ma żadnego znaczenia. Uważam, że będąc tutaj na tym łowisku, świetnie połowiliśmy, no bo nie ukrywam, że słyszałem wiele historii, jak ludzie przyjeżdżają tutaj po 6, 7, 8 razy i wracają o blanku, więc uważam, że naprawdę świetnie trafiliśmy, świetnie wykorzystaliśmy to, że ryby żerowały i jestem bardzo zadowolony z naszych efektów. I jeszcze wam dopowiem, że nawet celowo unikałem stanowiska numer 11, które na wygoninie uchodzi za to topowe, najlepsze, bo po pierwsze, nie chciałem na siebie narzucać żadnej jakiejś takiej odgórnej presji, że pojedziemy na wygonin, na jedenastkę, nic nie złowimy i wszyscy będą gadać tam, że o, pojechali na najlepszym stanowisku, nic nie złapali. A tutaj pyk, usiedliśmy sobie na innym stanowisku, które okazało się równie dobre, a może nawet i lepsze. Stanowisko mi się strasznie podoba, łowisko mi się też bardzo podoba, uważam, że
to jest taka trochę inna wersja Miłoszewa. Takie mam po prostu skojarzenie. Więc na koniec Wam tylko powiem, że jeżeli jeszcze tutaj nie byliście, zachęcam Was tutaj do przyjazdu. Jest kapitalnie i na pewno Wygonin to będzie nasz stały przystanek naszych karpiowych wyjazdów. No, z tego miejsca się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie, cześć.